Tak symuluję. Moje koksy, jesteśmy. Jesteśmy na naszym łazarskim rejonie. Najlepsze stwierdzenie, jakie było, jak można nazwać ten rejon, to zdecydowanie Area 958. Mistrzostwo, moi drodzy, jesteśmy w Carlway poza światem, wszystko spoko, łazarski rejon znika, spoko, można zbudować go jeszcze raz. Ale żeby zaczęła padać burza i żebyście zabrali mi jacht? Nie ma jachtu! Jachty! Pip! I żółwie! Żółwie idą do morza, pomogę ci, przyjacielu, pomogę ci, Jezus, nie ten przycisk, chwileczkę! Twoja płetwa leży na moim kocu. Niech zostanie. Nie mamy szans na razie na pistolet na flary, bo powiedzieliście mi, że pistolet na flary mogę znaleźć gdzieś tam w czeluściach gęstwin, prawda, blach tego jachtu, no ale niestety nie znajdziemy go, no bo zabrali nam jacht, no to tu chcę liście, bo te jagody były zatrute. W takim razie musimy rozpocząć nowy survival, nowy odrębny survival. Już widzę szamankę, nie, dobrze, te miejscówki, które sobie wybieramy są a wykonalne do przejścia, tam widzę białą... Widzę jaskinię jakąś, nie? To chyba mi się wydawało. Chyba jestem gejem. Nieważne. Pip! Nie no, jest jaskinia zdecydowanie. Oh my goodness! Czy to jest... Czy ja pierwszy raz znalazłem jaskinię tych kanibali? Jaskinia kanibali! No dobrze. To ja bardzo chętnie wejdę i powalczę. Czy to jest jakaś inna jaskinia? Nie no, to jest zdecydowanie... Oni tam odprawiają obrzędy, widzę jednego. Widzę więcej. Przydałby mi się pistolet na flary. Nie wiem, co zrobić, szczerze mówiąc. Bo oni mnie widzą... No właśnie. Jest ich więcej? Wiecie co? Ja spróbuję z nimi... Powalczyć. Spróbujemy. Spokojnie, taktyką z Daisy. Daisy. Naokoło! Jeden najpierw. Nie wiem, z kim ja walczę, dlaczego z nim walczę, czy jest szansa, żebym go ubił? Stamina, kończy mi się... Stamina, jest ich więcej, dostałem w ryj. Oni mnie chcą podpalić, nie? Podpalili mnie. Padnę. Uciekaj, Marku, padłeś. Ach, dlatego, że nie ma pistoletu na flary. No dobrze, ale jedna śmierć może się zdarzyć, spoko, teraz będziemy w jaskini, zdobędziemy pistolet na flary, będziemy nie do zabicia. Chyba, że autor też naprawił Bóg, prawda, pistolet na flary. Nie jesteśmy cały z pierogów i z innych pierdół. I no i musimy L to use the lighter. Dobra, no ta latarka bardzo słabo daje, nie wiem, może dlatego, że się powoli kończy. Ciężko powiedzieć, tu jakieś szylingi, pierdoły, inne parówki. Skończyła nam się, super, wiedziałem, że tak będzie. Ja, kurwa. Chyba twórca gry coś zwalił, coś, żeby nie było za łatwo. I za łatwo nie będzie, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, no tutaj będę wracał. Wiem, gdzie się zrespiłem. Jeśli poszedłbym tam troszeczkę dalej, to trafiłbym prawdopodobnie na tych parobów takich z siedmioma rękami zamiast uszu. Okej, medykamenty to chyba są. Powietrzne medykamenty, świetnie to nam się przyda. No właśnie, teraz odbijemy w lewo. Wychodząc tu odbijemy zaraz w lewo. Ale to każdy lubi, prawda? Każdy lubi, co szanuje, każdy kradnie, co popadnie. Ja tu wbiłem, żeby, prawda, pokraść różne pierdoły, które przydadzą mi się do przetrwania. Przede wszystkim większą siekierę. To już za chwilę. Nie wiem, czy to są jakieś silikonowe podpaski? Nie, to zdecydowanie ręce. Och, już myślałem, że podpaski. Gacia. Nie wierzę, że... Autor zrobił taką pierdołę. Że tu nic nie ma. Że tu nie ma już tego miejsca, które było wcześniej. Kurde! Dziękuję, autorze, to jest bardzo, bardzo miłe z twojej strony. Że mi na to pozwalasz, moi drodzy. Mało energii na razie, no ale co ja mogę zrobić, jak nie mam żadnych broni, żebym mógł się bronić, kurde, uderzyć czegoś, czy jakiegoś pieroga posadzić, komuś tubę na pysk. Przynajmniej będzie lepsza siekiera, tak? Czy już jej nie ma? Nie, no wziąłem lepszą siekierę, no tak. Ociosane. Czyli co, zabrali w aktualizacji 003 miejsce z flarganem, żeby nie było za łatwo, dzięki twórco, i dodali mnóstwo obiektów, które będziemy teraz sobie penetrować. No dobra, jesteśmy na zewnątrz. Dobra, no to najpierw znajdźmy miejsce, w którym moglibyśmy się osiedlić. Jeruna, dobrze, że tak się stało, no ale też padłem swoją drogą, zabrali mi jacht, wszystko mi zabrali, mogę uderzyć w drzewo, ociosać, nic się na razie nie zmieniło. Dobra, moi drodzy, tam chyba kogoś widziałem. Słyszę szerszenie. Gniazdo szerszeni nie uśmiecha mi się tu, naprawdę. Myślałem, że będziemy kulturalnie sobie pogrywać w The Forest, a tu nie! Proszę, twórca zabrał mnie jacht. Po co? Nie wiem, czemu zabrał mnie jacht, kurwa, ja bym chciał mieszkać na jachcie. Mieć jacht, mieć swag, tak jak ma to Snoop Dogg w 45 swoich piosenkach, nieważne co, ja też pierdziel. Pip! O Jezus Maria, to jest siedmioręki, tak? Naprawdę, nie mam stabilny. Umieram z głodu, czemu tego nie zauważyłem? Baton i napój. Dobra, ucieknij. Jezu, ta gra zrobiła się... Dziwnie ciężka! O!
ktoś tu leży. Ktoś za mną idzie? To są ich domy. Nie chcę! Ja nie chcę umierać! Dajcie żyć. Tam słyszę wilki. Gdzie wilki w tym lesie, jak tu wilków nie ma? Nigdy nawet jednego nie widziałem. Ach, twórcy, no co wy z tym grajcie? Jest już jacht, nie ma jachtu, nie ma nic. Nie ma jachtu, nie ma nic, Karol, proszę, zamknij pysk. Pip! Ci już tam się szermierzą, schurczą w tych krzakach, co za janki. No ciężko mi będzie na chwilę obecną coś wymyślić. Czy tego będę mógł zabić? Może jakaś ręka by się przydała? O, jest ręka, noga, mózgi, prawda, pierdoły, ręki, nogi, ręce, nogi. Okej, czy w ekwipunku znajdują się nosą? Ręce, głowy, pierdoły, farfocle. Słyszałem też, że jest taka opcja, a tu mogę wejść? Alright! I tu możemy wejść, tu by się przydał zdecydowanie flergen. Tu by się przydał flergen. Jestem gdzieś pod powierzchnią wody, nieważne. Boję się. Jest ciemno. Ciemno, takie katakumby. Takie, tu jeszcze nie byłem. Jeśli usłyszę te potwory, to możecie skręcić mi w wory. Widziałem go. Ale spokojnie. Nie! Nie chcę zginąć, on się... Nie, wychodzę z tej jaskini, wychodzę, nie chcę zginąć, no ludzie, co wy? Tam czaje jest ich więcej, nie, naprawdę, wchodzi do tego miejsca tutaj nie było, to jest fajne znalezione miejsce w wersji 003. Ale masakra, ludzie, jak chcę przeżyć, jak chcę tylko przeżyć, nie będziemy budować szałasu w tym odcinku, nie, tu za dużo się dzieje stanowczo. Tu haczę gdzieś głową, prawda, o korzenie, pni wrastających gdzieś te somalijskie, kurde, jaskinie zagłady, ja nie chcę! Okej, tam widzę, że... O. Piękna miejscowa nad rzeczką, żeby się osiedlić. No tak, tylko jak w nocy wyjdzie mi ten kurde 17-ręki bandyta, no to nie mam za bardzo szans na przeżycie, więc nie, odpada. Ludzie, Kaja mogę się osiedlić, Kaja mogę zrobić swoją area 958. A chciałbym ją założyć. Przy tym drzewie, no tak, to drzewo już znamy. Tu gdzieś niedaleko powinien być samolot w takim razie. Przy tym drzewie. Chyba, że miejsce samolotu rozbiło, ostatnio samolot rozbił nam się w innym miejscu. No to analogicznie tego nie zrobimy, prawda? Musielibyśmy zrobić coś takiego, co skłoniłoby nas. Nas, czyli mnie, Karolka, do przeżycia w tym lesie. No, może jednak będziemy budować. Jeszcze to teraz sobie spokojnie przemyślę. Troszkę liści, to nam się przyda. Naprawdę, tu nie ma miejsca, gdzie nie mogą pojawiać się kanibale. W każdym miejscu chociaż raz przyjdzie ci gościu, kurde, z jedną ręką na czole i powie: pierdalaj z mojej ziemi! Ja powiem nie, bo to jest moja ziemia, prawda? Ja sobie tu zaklepałem, zaplułem. No i co, no i tak będzie walka, więc lipa, więc jest na razie lipa. No dobra, na razie biegniemy w gęstwinach lasu Nordgewindemünde, wy już to znacie skądś pewnie. No i gdzie by się osiedlić? Karol, myśl. Think, Sherlock, think. Gdzie by się usiedlić? No tak, to jest otwarte pole, otwarty las. Tu raczej nie! Podniósł kamień, po czym powiedział, że mam dość. Jademy z koksem, jademy. Tu jest jakaś, prawda, kotlina Suezka, do której można było... Ale chyba nie. Chyba nie, no wiecie co, naprawdę ciężko jest wybrać miejsce osiedlenia. Mieliśmy moją, naszą, wszystkich, area, obszar 958. O, tam widzę domki. Może przy domkach kanibali, faktycznie, że to jest dobry pomysł. Z nimi wszystkimi walczyć, to nie ma... O nie, już wołają, kurde, wołają na obiad, ciekawe kogo. Chyba nie mnie, no oni tu, nie no, wydaje mi się, że w tych domkach kanibalskich to oni będą się respić. Nie, będą się pojawiać, więc tutaj nie ma za bardzo, kurde, sensu organizować sobie mieściny i budować ścian gdzieś tu w pobliżu, bo po prostu nie, bo wiem, że zginę. Green Island! Zielona wyspa, jakby na tamtej wyspie się osiedlić, nie no, stąd spadnę i zginę, to nie ma sensu, więc nawet nie próbuję, bo byłoby szkoda naszej pięknej przygody, jaką jest na chwilę obecną Difuris! O, znowu brak mi jedzenia, picia i wszystkiego. Zjedzmy baton, napijmy się coli. Wypadałoby coś upolować wreszcie. Wypadałoby upolować jakiegoś króliczka, bo w ogóle olałem ten obszar, czyli obszar naszego żołądka, który jest no bardzo potrzebny, bo bez niego giniemy! Giniemy, dobra, czy schodzimy tutaj? Nie, może jeszcze pójdźmy kawałek, bo tam widzę jakieś fajne miejsce, tam widziałem przez chwilę. To jest całkiem przyjemnie, no tylko z dala od plaży, nie? Z dala od plaży, tam kolejna Green Island. Zaraz to sprawdzimy. No, sprawdzimy, jak uda mi się wyjść i udało, prawda? Dziękuję. Pierdalaj z mojej ziemi! Pip! Dowalimy dalej, i zielona wyspa. Nie no, jednak troszeczkę to by było samobójstwo osiedlać się na takim czymś. Żadnych surowców i tak dalej. I tylko w nocy tam wracać. Chociaż z drugiej strony bardzo takie kreatywne, nie szablonowe, nie tuzinkowe. Dobra, dajcie mi jakiegoś królika. Czy tą wodą będę mógł tędy przejść? Być może, no spróbujemy. W każdym razie tu jeszcze coś mamy. Jakaś góra, nie fajnie. No naprawdę, na razie pierwszy odcinek tak typowo survivalowy, Karol Way poza światem. Ooo, tutaj jest bardzo ładnie! Bardzo ładnie to wygląda! Jak się tu osiedlić? Jakaś woda, można by było od czasu do czasu wziąć szybki szałerek, kąpiel, prawda? Nie, a tu na górze? Jeszcze pójdźmy na chwilę na górę. Czy my wyszliśmy gdzieś totalnie za mapę?
Nie wiem, ten survival na razie wygląda no naprawdę nieszablonowo, nietuzinkowo, nadzwyczajnie wręcz bym powiedział, slangiem Karolka 95. 5, no. 5 razy... gdzie są króliki? Ja bym potrzebował jakiegoś królika, żeby załagodzić mój głód, który, prawda, no zdycham z głodu, jestem głodny jak mała kurde świnka bez koryta, dajcie dopust mi do koryta, żebym mógł zjeść, miam, miam, miam. Pip! Czy twórca przy patchu 003 zabrał wszystkie króliki, jachty i jeszcze kurde jaskinie Flergan? Dlaczego, twórco, dlaczego? Postać już tak się męczy, oddycha, naprawdę ciężko. Jarku, idź przed siebie, nie przejmuj się przeciwnościami losu. Damy radę. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Dobrze, może zejdźmy tu na dół, może jeszcze cholera. Jezus, całą wyspę, przesurwiwalowałem całą wyspę, ale to będzie dobry odcinek dla nas, żeby poznać wszystkie takie lokacje, mieściny, które znajdują się w The Forest, na mapie The Foresta. Na razie jest tego mnóstwo. Pierdyliard, bym powiedział, małych kamyczków do przepenetrowania, ale nie wszystkiego, no prawda, nie nauczymy się wszystkiego. Ale w większości wypadałoby. Dobrze, naprawdę, tutaj na 100% jestem z dala od kanibali. Jestem 100% tego pewny, że żaden kanibal do mnie tutaj nie przyjdzie. Skaczę do wody, tak? Czy to jest samobójstwo? Być może pójdźmy bokiem, pójdźmy bokiem. Nie, no to już jest jakiś Kaukaz zdecydowanie. Czy ja mogę to przeskoczyć? Ciach. Wypłyńmy, okej, przepłyńmy sobie. Ale tu jest bardzo klimatycznie. Drzewa wyrastające wręcz z gęstwin wody. Gęstwin wody, ciężko powiedzieć, ale... Ale może tu się zgadza, nie wiem w sumie. Following, no ale... Build of the game, check back soon. Aha, czyli mam tu wrócić za jakiś czas, tak? Czyli już wypłynąłem za grę i to może być dobrze, twórco. Ja cię sprawdzę. Ja cię w tym rozdaniu sprawdzę, okej. I sprawdźmy dalej, Nie? Nie, a wyszliśmy na koniec mapy! Nie! Czy można się tu osiedlić? Może i fajnie by było. Jezu, takie piękne pola. Takie pastwy i tu powinny stać małe owieczki, które moglibyśmy robić z nich wełnę i, prawda, ciepły kożuch na zimę. A nie ma sensu, prawda, bo twórca na razie tego nie wprowadził. Tam coś stoi. Tam coś stoi kwadratowego, zbudowanego z drewna, z desek i ja to sprawdzę. Ja to sprawdzę. No dobra, można nam powiedzieć, że odcinek na chwilę obecną... Kanibale! Oh my god! Co to za dźwięki? Powiem ci, ziomek. Skorzystam z domków? Nie wiem, chyba się boję. Wow. 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 Twórco. A i koniec dźwięków. Nie wierzę. Głowa nabita na pal? Z aparatem, no piękne selfie tu waliłeś. Dobra, no to co, osiedlamy się tutaj? Spróbujmy, nie widzę kanibali, ale nie, te dźwięki naprawdę nie skłaniają mnie do niczego miłego. Ociosajmy to sobie. Ociosajmy to sobie, powiedziałem. Nie gaś latarki podczas walenia w drewno w drzewo. Poszalałeś, uszalałeś? Co tu robić? Okej, zaraz kończy nam się stamina. Właśnie ostatnio mówiliście mi, że to nie był żaden bóg. To po prostu brakło staminy, tak? Dobra. Dobra, spadaj drzewo, a my sobie postawimy walla. Postawimy walla. Czy tu będziemy bezpieczni? Przynajmniej powinniśmy. Tutaj? Postawimy sobie wallę. Może taka ściana z wejściem, co? No może tak. W tym miejscu. No i teraz co? Potrzebna chyba 5 drewna, o ile dobrze pamiętam ostatnio, znaczy takich bali drewna. Możemy biegać, ale zaraz naprawdę musimy zjeść. Jeszcze trochę. Jeszcze... Nie, twórco, nie strasz mnie takimi dźwiękami. Nie, to nie, Karolek się nie boi. Pip. Dobrze, o, widziałem króliczka, idziemy za króliczkiem. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, przystojniaku? Tu jest, zaraz na niego zapoluję. Jagody, dobrze, zjedzmy te, one są na pewno dobre. Tak, troszeczkę żołądek podrósł. Powoli, o, tu był, tu. Dawaj go, jest! Mamy królika, to, o, no brawo, no brawo! I teraz wypadałoby rozpalić ogień w naszej misji, ale najpierw, żeby Nie, zaś te dźwięki. Czyli to jest, tak, Aria 958 z takim dźwiękiem, ale to będzie mega klimatyczna seria. Ciosam, no piękny cios, świetne ciosanko. Ciosamy! Pip! Ale przeżyjemy, prawda? Jeśli nie zrespią nam się tu jakieś koksy, które... Ciach, ciach, no i pięknie. I tutaj będziemy mogli sobie spać, mam nadzieję, że nam nikt nie wejdzie. Ognisko zbudujemy sobie. Powiedzmy tutaj, bo się ściemnia. Boję się, naprawdę się boję. A może to, fire pita sobie tu postawimy na stole niekoniecznie. Chciałbym, może być tutaj 4 patyki i 7 kamieni. Dobrze, przydałyby nam się kamienie. Po prostu biegajmy i zbierajmy i naciskajmy cokolwiek. Naciskajmy E i zbierajmy. O, jeszcze bal jeden. Ten bal tutaj rzucę gdzieś przy domku, on się nam przyda. Tak. I podpalamy.
Ogniseczko, a kanibale jak wiemy boją się... Ten, co to za ważka? Nie, to kaliber! Kaliber, ale masz kaliber, dawaj! No dobra, to zrobimy sobie jeszcze króliczka. A można nogę na przykład położyć na ogień? Nie, głupi pomysł. Nie. Noga nie, zdecydowanie nie. Jest, jest królik, dobra. Kładziemy króliczka, C. Podpalmy, podpalmy, poczekajmy aż króliczek się zrobi. A jeszcze przez ten czas zrobię sobie tutaj miejsce do spanka. Zrobimy sobie nasze... O. Czemu siedzisz mi na kocu, zasrany koc mouchu, złaś! Pierdalaj! Złaś pojedzie! Ale dźwięki Aria 958 są genialne. Muszę się przyznać, że są genialne. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. I zbieramy, zbieramy, zbieramy. I w... O Jezus, się miło się. Mam nadzieję, że tu kanibale się nie pojawią. Chciałbym się przespać. I wszystko. I 26 liści. Chyba mamy na tyle. Wydaje mi się, że chyba na spokojnie nawet. Pięknie! No i tu będziemy mogli nocować. Dobra, przenocujmy może tutaj na Z. I tutaj zbudujemy swoją areję 9... Czy państwo zabłądzili? Wydaje mi się, że tak. To jest teraz, ja przejmuję tą mieścinę. No tak, oni uciekają. No i bardzo dobrze, że uciekają. Bardzo dobrze, ja tu jestem bezpieczny. Wydaje mi się, że tutaj jestem bezpieczny. Nic mi nie grozi. Powinienem przeżyć. Czy walka dojdzie do walki z nimi? Mam nadzieję, że tak, bo to może być bardzo ciekawe. Ale, a, tam czekasz na mnie. A ten już zginął, spalił się. Kolega twój się spalił! Będziesz do mnie powalczyć? Chodź, powalczę, chodź. Nie przejmuj się, chodź. Dawaj, ociosam cię szybko, dawaj. Ciachu, ciachu. Ja mam staminy wystarczająco. Możesz paść. Możesz paść, naprawdę. Nie obrażę się. Nie obrażę się, jak padniesz, powiedziałem. Chodź. Jeb, jeb, jeb. Padł, padł. Ciosamy! Przyda nam się jego głowa. Obej. Tak, infekcja, pociosaliśmy, okej. Okay. Wszystko pozbierane. I tylko dwóch było. Marna ekipa jak na Carlway poza światem. Okej, okay. Moi drodzy, to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku w naszej mieścinie 958. Obszar 958 zagości na stale w Carlway poza światem. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. I to tyle, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki, komentarza i żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim łokciem. Na razie, mistrze! 958.